Łobuzy! Lubię zawsze z tym piesami. Idziemy do werandy coś zjeść. Bo w domu nie mieliśmy nic w lodówce i mówię do Darka, chodźmy tak na jakieś fajne śniadanko. I googlowaliśmy, gdzie można zjeść w koszykach fajne śniadanie. I właśnie w werandzie. Idziemy do werandy. Idziemy na zewnątrz. Mi niestety w werandzie nie zjecie śniadania. Bo jest dopiero otwarte o 12 i oczywiście nie mają śniadań. Więc lipa. Lecimy lipa, dalej. Lipa. Jestem zły. Bo koszyki dopiero będą otwarte od 12. Więc porażka. Więc idziemy do Aioli. No tak, słabo. Dzisiaj tak jest. 15 czerwca. Nie wiem dlaczego, ale szkoda. Dlatego. Ale przez święto nie możesz jeść teraz, Karolina. Widzisz, zabraniają ci jeść. Ale jaki pan w ogóle był ten? Pan... Obrażony. Pan ochroniarz jaki był. Do kogo pani? Pani do kogo? Do jedzenia. Zobaczcie, jaki jest ładny. Przejdziemy się, bo to Aioli tutaj jest za rogiem. Brzuszek już jest głodny, już płakał mnie głodny? Ale naprawdę tak miałam Jeżeli lubicie stać pół godziny w kolejce, albo 45 minut, to polecamy wam Aioli. Oczywiście, jak zwykle teraz jest zamknięty. Idziemy na plac Zbawiciela. Tam jest tego mnóstwo. Jo. Po wszystkich naszych spacerach i narzekaniach, że nie zjemy twarożku na śniadanie. Oczywiście Dariusz narzeka, tak? Idziemy do Bazaru Kocha, w którym byliśmy już kilka razy z Gosią, którą pozdrawiamy. Gosia, pozdrowiamy. I zobaczymy, czy mają coś dobrego. Tu mają ogółem super jedzenie zawsze, więc bardzo wam polecamy. Na pewno znajdzie się coś dla nas. A jak nie, idziemy do Flaminga. A jak nie, to już zostajemy tutaj. Nie idziemy dalej. Wybraliśmy dobre miejsce, myślę. Widziałem po sąsiadach tutaj. Mówiłem taki koktajl, który ma mnóstwo witamin. Jak to się nazywał? Moc witamin on się nazywał. Więc jeżeli tu wpadniecie, to zamówcie sobie taki koktajl. Jest bardzo dobry. Troszkę kwaśny, ale bardzo smaczny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A, karma jajecznice. I granole. No, super. Takie super deserki. Yeah. Słoneczko. Kochani, chciałabym wam pokazać nasze nowe naszyjniki w sklepie. Bardzo podobają mi się te wzory, są takie mega wakacyjne. Jak widzicie, pierwszy to palma, po prostu jestem w niej tak zakochana. Kolejny to, jak widzicie, kotwica i ona jest śliczna, bo w środku ma takie malusieńkie rzeźbienia, mam nadzieję, że tutaj kamera to odda. Ja bardzo często ją ostatnio nosiłam, mogliście widzieć na Insta Stories, cały czas praktycznie w niej byłam. To też jest taki symbol dla mnie trochę pin-upowy, trochę tatuażowy, ale przede wszystkim na wakacje. No i kolejne dwa naszyjniki to, jak widzicie, klucz wiolinowy, przepiękny symbol muzyki. Kiedyś myślałam nad takim tatuażem i ja wiem, że to jest symbol Oleśki, także jeżeli kochacie muzykę, to jest to symbol dla was. A ostatnie są słodkie, takie pin-upowe wisienki, mega dziewczęce, taki też symbol lata. I jak widzicie, wszystkie naszyjniki są mniej więcej tej samej wielkości, bardzo takie delikatne. Jeżeli coś wam się podoba, to kupujcie szybko, bo one bardzo szybko znikają z naszej strony. Później dostajemy mnóstwo pytań, czy się pojawi, czy nie. Także bierzcie, póki jest, one są w naprawdę dobrych cenach, wszystko jest wykonane ze srebra. I jeżeli chodzi o kotwicę, to będziemy dorabiać jeszcze taką fajną bransoletkę, bo ten symbol bardzo mi się podoba właśnie, jeżeli chodzi o morskie klimaty, więc wam bardzo polecam. Także to są nasze nowości. I oczywiście mnóstwo case'ów, które znajdziecie na stronie. Jesteśmy na dworcu i właśnie wybieramy się do Poznania. Cześć. Cześć. Jak się czujesz? Dobrze. Już gorąco, okay. A w Poznaniu podobno nie jest wcale tak ciepło. A ja na krótkich spodenkach też. Ja też na krótkich spódniczkach. Bo jest za ciepło w Warszawie, żeby chodzić na wszystkim długim. Idziemy na kawę do Starbunia. Jeżeli jest otwarte. Może, mam nadzieję, że jest. Jest. dojechaliśmy do Poznania. Niestety leje deszcz, zaraz wam pokażę. Pogoda jest marna. Wyjeżdżaliśmy z Warszawy i było prawie 30 stopni i tak przed wyjazdem samym spojrzałam na pogodę, wiecie, w telefonie i patrzę, że w Poznaniu jest cały czas deszcz do wieczora i poniżej 20, więc załamałam się. Dlaczego tak? Idziemy coś małego zjeść, dzisiaj jest święto, więc mało miejsc jest otwartych, idziemy do werandy. Byliśmy rano w werandzie i się nie udało, ale teraz się uda, bo to inna weranda. No byliśmy, co mieliśmy iść na śniadanie i się nie udało. Ale to mieliśmy iść ten... A to myślisz, że to coś podobnego jest? Nie, sama nazwa, wydaje mi się, że to nie jest to samo. Nie. Chyba nie. Będziemy zjeść coś małego, bo później idziemy na kolację. O, przy okazji się przypudruję. A dzisiaj Dariusz skapnął się, jak wyłączyć telewizor, bo ostatnio miał w tym problem. Oj, muszę makijaż poprawić, jak wrócę i tak. Chcę się zmyć i zrobić nowy, bo wieczorem idziemy na kolację. Także... Robisz sobie kejka? A mam brać kruczka? Bo nie, bo idziemy tego w tym, więc po co mam brać kruczka? Mi jest gorąco. Mi nie jest gorąco, mi jest zimno. A kluczyk? Kluczykiem się otwiera pokój? Kurde, jak to się robiło? Ale tradycyjny klucz, bo boję się, że zgubię czyjegoś iPhone'a. Idziemy? Dobra, chodź. Dobra. Darek lubi te rzeczy. Faktycznie. Idziemy? Dobra, już wyszłam tak czy siak. Ściągam winę. W dół. Zawsze mam problem z tym. Także idziemy zjeść coś małego, bo później za 2 godziny w sumie mamy kolację. Podróż przebiegła szybko. Siedziałam sobie, pracowałam trochę. Darek mnie co chwila zaczepiał. Masz? Masz. Darek mnie co chwila zaczepiał i co robisz? A ja mówię, pracuję. Ja się nudziłam w pociągu. Ja się nie nudziłam, ja pracowałam cały czas. Tak? Mhm. Jezu, jakie ładne światło do zdjęć. Wow! W ogóle chcieliśmy wam powiedzieć, że na kanale jest prawie 400 000. Tak? Chcecie... Ja nawet nie wiedziałam. No nie wiedziałam. Ja nawet nie zaglądam. I czy chcecie może jakiś specjal na 400 000? Może zrobimy jakiś giveaway? Czy ktoś jest czarny? Wow. Może coś wymyślimy fajnego. To się zobaczy. Jak tu pięknie jest. Ale tam widzę, że ludziom nie przeszkadza i też sobie normalnie na dworze się to Karolina już nie uciekła, muszę ją znaleźć. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce. Kilka lat temu nagrywałam tu Lniwa Live TV program. Pierwszy mój taki profesjonalny. Tam na górze właśnie nagrywałam. O tam. Pamiętam, że mieliśmy problemy z muzyką, żeby wyłączyli i tak dalej. I ciągle nam ktoś łaził. Chyba nawet mieliśmy zarezerwowaną tą górę, nie pamiętam już, ale było fajnie. No także teraz tu wpadliśmy. Bardzo fajne klimaty. Moja karta została tu artystycznie odpicowana, jak widzicie, bo później mamy spotkanie za 2 godzinki i możemy się tak najeść, bo będzie niemiło, jak my zapraszamy teraz znajomych, a zobaczycie zresztą ich później, jak będą chcieli się pokazać. To jest pogrzeb teraz. Pogrzeb pewnością. Tu mam, zobaczcie. Nie ma ostrości. Nie ma ostrości. Zawsze tu łamię, zawsze. Tu z boku, zawsze. To jest masakra moja, no. Muszę jakiś żel sobie nałożyć, hardy. Karolina, dlaczego złamałaś paznokcie? To musi być dopiero ból, nie dziewczyna? Co teraz? Czy stanie się z Karoliną jej paznokcie? Czy zrobi sobie nowy? Nie zrobi, bo nie ma lampy. Nie smutaj, wszystko będzie dobrze. Nie, bo mnie to denerwuje, że jest tak głęboko. Zdarzają się takie błędy w życiu. Ale co zrobić, żyje się dalej. Dowiedzieliśmy się, że to jest ten sam właściciel, co w Warszawie. Więc tak naprawdę podobna restauracja. Jo, my znowu w restauracji i znowu jemy. Tak, co masz fajnego? Zupkę chrzanową. Chciałam zawsze spróbować. Pisaliście mi, że u was czasem jest na święta i chciałam po prostu spróbować. Nigdy nie próbowałam takiej zupy. Kochani, pierożki z gęsiną, a tutaj Maciej. Ja się ubrałam nawet specjalnie na tę okazję. No właśnie na widzę. Pierożki z gęsiną. Właśnie odwiedzamy naszą ekipę z Poznania. Karolina, Samila TV. Zaprowadzasz nas w tajne miejscowe. To tam, co będzie przyczyniać, ale chciałam, żebyście zobaczyli, bo ten efekt jest tutaj. Ale super! To jest fajne jedzenie podobno. Nieruchomości. Kafe Gołębnik. Najfajniejsze jest to, że jest ogródek, w którym mamy bardzo po niemieckie styl zabudowy. Ale ładnie. Odkrywamy nowe miejsca w Poznaniu. Poznań miasto doznań. Naszym mega przewodnikiem. Koziołki w sumie. Coś nowego znowu. My przyjechaliśmy na wycieczkę. Za pół godziny dojdziemy do Wedla, bo najpierw musimy trochę pooprowadzać naszych gości. Ale one się nie ruszają. No nie ruszają się, bo mamy dwa koziołki w Poznaniu. Te, które trykają się codziennie o 12 oraz te, które znajdują się na placu kolegiackim. Koziołki nazywają się Pyrek i Tyrek. Pyrek, no bo jemy dużo ziemniaków, które w Wielkopolsce nazywamy pyrami, a Tyrek, ponieważ jesteśmy pracoholikami, jak to w Wielkopolsce. A teraz znajdziemy się na miejscu, które było kiedyś kompleksem jezuickim. Część tego kompleksu jest teraz w posiadaniu Urzędu Miasta Poznania i tutaj przysiaduje prezydent i inne ważne osoby. Natomiast w drugiej części znajduje się kościół Fara, który jest największym kościołem w Poznaniu. No i też najbardziej potężnym, spektakularnym. Dzień dobry, oglądamy wiadomości, jaka jest pogoda. A Karo się szykuje. Łóżko jak było? Bardzo miękkie, moi drodzy. Karolina się nie wyspała. Ja okej. Krzysiu krzyczy na wszystkich jak zwykle. Widzicie, teraz taka jest prawda. Dobra, starczy! Osłon go jeszcze teraz trochę. Tak, proszę jeszcze. Yo. Jesteśmy na planie, dziś nagrywamy kolejne filmy. Tu tak na mnie nie ma światła, nie? Czy mi się wydaje? Jak z tej strony jestem, a z tej strony tak ciemno. Jest, tylko niestety tło jeszcze jest za mocno, o to chodzi. Ty jesteś w porządku, tylko tło jest za mocno. Mach idzie znowu mnie z mikroportem. Co mi będziesz robił? No, wsadzę ci to tutaj do tyłu, to tam. Chowany przed nagraniem. Wrócił z siłowni dopiero, wiesz. Od 6 rano był. Tak jak widzieliście ostatnio we vlogasku było leczo, więc dziś na kuchni Lidla Dariusz będzie robił leczo. Trzeba iść po leczo. No bacie, wszyscy podjadają. Co dobre, Marta? Pyszne. Pyszne? Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Pikantne. A ty rozdajesz? Darek już po nagraniach, powiem wam, że w miarę szybko dzisiaj skończyliśmy. Więc jestem bardzo zadowolona. Dziś zostajemy w Poznaniu, bo jutro są jeszcze nagrania, więc pewnie będziemy sobie buszować po sklepach i wieczorem idziemy do kina. Ale to taka tajemnica, bo Darek jeszcze nie wie, że zapraszam go na randkę, już właśnie kupiłam bilety. Zrobiłam to przez telefon, jak nagrywał, więc mega się cieszę. Idziemy na... A to później wam powiem. Nie nadaje, bo chcę się rozwarstwić, że ty najsłabszy. A ty najsłabszy. Co mówiłeś? Wiesz, że się cieszę. Zobaczcie, jak trenuję. Jak fitnowersi. Cieszę się, że Karolina mnie zabiera na randkę do kina, a po prostu idziemy do kina i ja nie wiem na jaki film. A się cieszę z tego, że po prostu lubię to. Teraz Marcin Stankiewicz powiedział, no jak tu idziesz do kina, nie wiesz na jaki film? Przecież Martin jest takim filmowcem. Bo ja, to jest taka niespodzianka dla ciebie. Jakieś paproszki. Idziemy, chodźcie, bo Pablo na nas czeka na dole.